Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Dziękuję za liczne przyjście, szczególnie na wczesne godziny poranne. Widzę. Może króciutko na samym początku o nas. Nazywamy się Ostrug.net, przyjechaliśmy do Państwa z Raciborza. I oprócz tego, że na co dzień zajmujemy się rozwijaniem systemu NET47, to w pierwszej kolejności jesteśmy przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych, dla firm, instytucji, głównie w technologii Wi-Fi, ale coraz bardziej kierujemy się w kierunku sieci FTTH. I w naszej codziennej pracy spotykamy się z dokładnie takimi samymi problemami jak wy. Jaki jest nasz cel? Tak naprawdę naszym celem jest to, żeby ułatwić sobie, a przy okazji Państwu życie. Zależy nam na usprawnieniu sprzedaży i usprawnieniu obsługi posprzedażowej już potem dla klienta. W pierwszej kolejności system, który mamy dla Państwa, zależy nam, żeby był łatwy w obsłudze. Osoba, która bez doświadczenia, może z niewielkim przeszkoleniem, ale bez doświadczenia technicznego, ma korzystać z tego systemu. Taka przysłowiowa, ja nazywam tą osobę pani Basia, która po prostu przychodzi i ona obsługuje tego klienta w naszym biurze obsługi klienta. Ona bez większego problemu musi mieć dostęp do tych wszystkich informacji, które ona potrzebuje w danym momencie. I w związku z tym, że mamy tą naszą panią Basię, to też zależy nam na tym, żeby pani Basia jak najmniej mogła popełnić błędów w trakcie obsługi klienta. Bardzo wiele rzeczy jest robionych przez wizardy. Te wizardy bardzo wiele rzeczy automatycznie sprawdzają poprawność wprowadzonych pól, na przykład dane PESEL, numery telefonów, NIP, numer dowodu osobistego, to wszystko jest weryfikowane. Także jeżeli pani Basia ma gorszy dzień i się pomyli, to system ją o tym poinformuje. A jeżeli chodzi o usprawnienie obsługi posprzedażowej, większość procesów w systemie jest całkowicie zautomatyzowana, więc w momencie, jeżeli my prawidłowo klientowi taką usługę utworzymy, założymy, to system już potem automatycznie będzie taką usługę utrzymywał, włącznie z przypomnieniami, z wystawieniem faktur, z rozliczaniem. Od samego początku do samego końca już potem tak jakby to już kręci się samo. Jeżeli chodzi o samą obsługę klienta, tak naprawdę czas to pieniądz. I im więcej my czasu musimy poświęcić na to, żeby klienta obsłużyć, tym więcej pieniędzy tracimy. I wszystko jest, staramy się, aby było w taki sposób zrobione, żeby większość informacji była dostępna w jednym miejscu. I czy osoba, która się pracuje na biurze obsługi klienta, czy serwisant, najwięcej informacji znajduje na karcie klienta. I kolejną sprawą jest usprawnienie komunikacji pomiędzy nami a klientem. I tutaj właśnie moduł, o którym będę dzisiaj opowiadał, czyli moduł TOK, telefonicznej obsługi klienta, właśnie został w tym celu stworzony. Czego nie widać, co bardzo ciężko pokazać. Na system jest, tak jak składa się z dwóch części. Składa się z backendu, części programowej, która zajmuje się obsługą baz danych, sprzętu, komunikacją i tak dalej. I frontendu, czyli tej części, na której pracujemy. Nasz system jest systemem otwartym. API, które stworzyliśmy, pozwala na dopisywanie własnych modułów i aplikacji do systemu, a jeżeli dany klient ma taką potrzebę, może sobie nawet od podstaw całkowicie stworzyć oprogramowanie, które będzie zarządzało. NET47 jest edytowalny. Ten frontend, który również udostępniamy, nie jest kodowany, więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, również sobie ten frontend może całkowicie wyedytować. NET47 jest systemem modułowym. To jest bardzo istotne. W zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa dobiera firma sobie moduły, które potrzebuje. Wiadomo, każda firma jest troszkę inna i ma inne potrzeby. W zależności od obsługiwanego sprzętu czy usług, jakie świadczy, takie moduły sobie firma każda może dobrać. I NET47 jest systemem skalowalnym. System w podstawowej wersji jest instalowany na jednym serwerze, ale może zostać rozproszony na kilku maszynach. Na przykład możemy wydzielić osobny serwer na bazę danych, czy serwer, który zajmuje się na przykład autoryzacją. I teraz o module powiem parę słów.
Dla kogo został stworzony ten moduł? Moduł w pierwszej kolejności został stworzony do pracowników biura obsługi klienta, którzy zajmują się telefonicznym kontaktem z tym klientem, przyjmowaniem zgłoszeń, a także sprzedażą usług. Jest przydatny do pracowników call center, jeżeli takie call center posiadamy, lub jeżeli na przykład posługujemy się jakąś firmą zewnętrzną, to również ten moduł będzie dla nich przydatny. Jest narzędziem służącym do aktualizacji numerów telefonów przypisanych do klienta. I za chwilkę pokażę, w jaki sposób to wygląda. I moduł ten jest cennym źródłem informacji dla osób, które zarządzają pracownikami. W bardzo prosty sposób możemy się dowiedzieć, w jakich sprawach do nas dzwonią klienci. I jak działa TOK? TOK oprócz tego modułu działa w oparciu o centralkę Asterisk. To jest centralka Asterisk, która jest dedykowaną centralką dla firmy. To nie jest centrala Asterisk na numery telefonów klienckie, tylko jest to centrala, którą mamy tylko i wyłącznie przeznaczoną na potrzeby naszej firmy. Możemy ją zintegrować, tą centralkę, z bramką GSM i tutaj mamy bardzo tanie i proste rozwiązanie, które nie będę może o nim opowiadał, ale zapraszam na stanowisko, to mogę na ten temat troszkę więcej opowiedzieć. Jest również ten moduł zintegrowany z protokołem GADU-GADU, za pomocą którego przesyłamy informacje do pracowników. Ja może teraz zamiast opowiadać na slajdach, postaram się Państwu pokazać, jak to wygląda w praktyce. W momencie, jeżeli klient do nas dzwoni na naszą centralkę, automatycznie... Udało się. W momencie, jeżeli klient dzwoni do naszego biura obsługi klienta, automatycznie jest identyfikowany. I tutaj właśnie przed chwilą pojawiła się informacja, że na nasz numer dzwoni klient z takiego numeru. No niestety nie odnaleźliśmy takiego klienta w bazie i teraz pracownik, który odebrał ten telefon, za pomocą tego linku zostanie przeniesiony na stronę, przy pomocy której ten numer może dopisać. To działa w taki sposób, że pracownik się pyta, a na jakie nazwisko jest podpisana umowa. Klient mówi: Kowalski Jan, w porządku. Klika guzik, wyszukuje z listy naszego Jana Kowalskiego, klika dopisz, przechodzi na jego kartę, ale już przy okazji ten numer od Kowalskiego jest dopisany. Więc jeżeli jutro do nas Kowalski znowu zadzwoni, to tutaj będziemy mieli informację, że na nasz numer firmowy dzwoni klient, akurat tutaj Grzegorz Wilk, z numeru komórkowego takiego. Jego aktualne saldo wynosi 3,96 zł na plus i tutaj mamy jego bezpośredni link do karty klienta. Klikamy sobie na link, otwiera się jego karta. Otwiera się jego karta i tutaj pytamy się klienta, a co się stało? I klient mówi: nie działa mi internet. Okej, no to nieszczęście się stało. Wielkie. I dodajemy taką rozmowę do TOK. TOK tak naprawdę służy do zapisywania informacji o rozmowie. Wprowadzamy, jaki jest temat rozmowy i czy jest to rozmowa przychodząca, czy wychodząca. Czyli powiedzmy, że klient dzwoni w sprawie zgłoszenia serwisowego. Jest to połączenie przychodzące i klient mówi, że nie działa. I ta nasza pani Basia, ona tak naprawdę przyjmuje to zgłoszenie, ale ona nie będzie tej usterki klientowi usuwała. Ona mówi mu: przyjęliśmy zgłoszenie, skontaktuję się za chwilę z panem, osoba, która się tym tematem zajmuje. I osoba, która zajmuje się u nas w firmie tematem serwisów, przypisywaniem do terminarza, jeżeli jest taka konieczność, wchodzi sobie do naszego modułu TOK. Tutaj ma listę wszystkich zgłoszeń, które były wykonane. Tutaj jest akurat chronologicznie to poukładane. Możemy sobie zawęzić zakres dat do jakiegoś konkretnego okresu, na przykład do dnia dzisiejszego. Możemy sobie na przykład też zawęzić do konkretnego tematu rozmowy, czyli ta nasza osoba interesuje tylko i wyłącznie tematy serwisowe, bo tematem faktur się zajmuje ktoś inny. Serwis. Ojej. Ja tutaj akurat pracuję na takiej wersji naszej testowej, żeby nie namieszać. O, zgłoszenie serwisowe.
i mamy wyfiltrowane tylko zgłoszenie serwisowe i dopiero wtedy ta osoba dzwoni do klienta, sprawdza w międzyczasie, czy rzeczywiście nie ma jakichś problemów na sieci, a jeżeli to jest konieczne, dodaje do terminarza serwisanta i dzwoni do klienta również z informacją, kiedy taki serwisant się u tego klienta ma pojawić. Taka informacja o tym, że zadzwoniliśmy do klienta, również jest zapisywana. I teraz akurat myśmy u siebie wprowadzili w firmie takie rozwiązanie, ono nie jest konieczne, jest pomocne, ale nie jest wymagane, że w momencie, jak klient dzwoni na nasz numer centralki albo na którykolwiek numer z telefonów komórkowych serwisowych, automatycznie jest przekierowany na automat zgłoszeniowy, który mówi: witamy w firmie Ostrug.net, proszę wybierz temat rozmowy i wszystkie rozmowy są nagrywane. W związku z tym, że te rozmowy są nagrywane, ja w każdej chwili te rozmowy akurat, które były przeprowadzone, mogę sobie odsłuchać. Jeżeli mam taką potrzebę, bo pracownik ma krótką pamięć, nie za bardzo pamięta, jakie było dokładnie zgłoszenie klienta, mogę sobie tą rozmowę odsłuchać, ale jeżeli pracownik zostawił taką krótką informację, bo to nie muszą być elaboraty, wystarczy, że pracownik krótko napisze, co się stało, to na tej podstawie jestem w stanie nawet bez odsłuchu się w jakiej sprawie mam do tego naszego klienta zadzwonić. Wszystkie rozmowy, które tutaj są przeprowadzane, mogą, ale nie muszą być połączone z tym naszym zgłoszeniem do TOK, chociaż oczywiście najbardziej prawidłowo byłoby, żeby każda rozmowa, która jest wychodząca czy przychodząca, była tutaj w tym naszym modele opisana, ale tak dokładnie, jak to będzie tylko potrzebne w danej firmie, sobie to można prowadzić. I jeżeli chodzi o moduł telefonicznej obsługi klienta, no to bardzo istotną sprawą jest oczywiście sprzedaż usług i u nas w firmie są osoby, które się zajmują tylko i wyłącznie tym tematem. I postaraliśmy się, na razie to jest tak jakby pierwsza wersja, ona oczywiście jeszcze będzie rozbudowana, bo w trakcie rozmów tutaj z Państwem bardzo, bardzo wiele ciekawych pomysłów się pojawiło, jeżeli tutaj o to wsparcie dla sprzedawców. I oczywiście, jeżeli Państwo jakiekolwiek pomysły ciekawe mają, zapraszamy, z wielką chęcią takie rozwiązanie będziemy wprowadzać. Tutaj mamy listę wszystkich kończących się taryf. Nie z podziałem na klientów, ale z podziałem na konkretne taryfy. I pracownik, który właśnie zajmuje się dzwonieniem do klientów i sprzedażą tych usług, ma informację, że na przykład ta taryfa, która tutaj była, to jest akurat demowa wersja, ale ona się kończy 6 listopada 2015. I powiedzmy, że mamy październik 2015, on widzi tutaj tego naszego klienta, dzwoni: dzień dobry panu, mamy dla pana super mega promocję. Czym by pan był zainteresowany? I teraz w tej chwili tego nie ma, ale postaramy się to w najbliższej aktualizacji zrobić, że pod tym, przy każdym kliencie będzie specjalna podstrona, na której będzie informacja na temat usługi, którą on już w tej chwili posiada, i taka, powiedzmy, taka wyszukiwarka, która umożliwi nam spośród tych taryf, które my mamy, będzie można sobie wyfiltrować najbardziej odpowiednią taryfę i ofertę dla klienta, bo może na przykład klient oprócz tego, żeby być zainteresowany na przykład usługą internetu, może na przykład, jeżeli sprzedajemy usługi telefonii czy telewizji, takimi również usługami być zainteresowany. I tam będzie sobie ten pracownik mógł takie rzeczy filtrować, zaznaczyć sobie na przykład zakres cen, jaki klient był w stanie zapłacić i na tej podstawie będą odpowiednie taryfy, które pracownik będzie mógł temu naszemu klientowi w stanie zaoferować. I to jest w tej chwili tak naprawdę całość tego modułu TOK jest bardzo, moduł jest prosty, tak? No to tak naprawdę chodzi tylko o ewidencjonowanie, zapisywanie i prowadzenie. Ale jeżeli potrzebujemy na przykład dowiedzieć się, co się działo i dlaczego się działo i kto co robił, albo jeżeli na przykład zlecimy jakimś pracownikom, że mają dzwonić do klientów i chcemy sprawdzić, czy oni rzeczywiście robili to, czy nie, to tutaj mamy takie podsumowanie. Te tematy rozmów, oczywiście one są w pełni konfigurowalne, więc jeżeli potrzebujemy na przykład tematy związane z marketingiem i takich tematów potrzebujemy na przykład osobny na obdzwonienie klienta, jeżeli chodzi o usługi telewizji, a osobne na przykład jeżeli chodzi o usługi dla firm, to sobie takie tematy tworzymy i potem pracownicy mogą sobie z odpowiednich podpowiedzi tam po prostu wybrać ten właściwy. Powiedzmy, że bardzo dużo mamy zgłoszeń technicznych. To pytanie, dlaczego te zgłoszenia się pojawiają? No ja sobie zdaję sprawę z tego, że w pierwszej kolejności wyłapanie usterek na sieci jest chyba jedną z najbardziej istotnych rzeczy, ale jeżeli na przykład tych zgłoszeń jest przez jakiś dłuższy okres czasu dużo, no to coś się złego dzieje. Może, nie wiem, może jakiś nadajnik nie domaga, albo może klienci... Wiele różnych rzeczy się może zdarzyć na sieci i można to wyłapać. Albo na przykład taki ostatnio mieliśmy, że było strasznie dużo zgłoszeń, jeżeli chodzi o
o korekty. Dużo klientów dzwoniło z prośbą o to, żeby im skorygować, bo internet nie działał z taką prędkością, jaką powinien. No i tutaj za pomocą tego, tak naprawdę zaraz na samym początku była informacja, że odnośnie faktur dzwoniło 5 klientów, tak? I tak to wygląda. Ten moduł oczywiście będzie rozwijany, będziemy słuchać Państwa propozycji, jeżeli jakieś się pojawią, to oczywiście wszystkie z wielką chęcią będziemy rozważać i uwzględniać, jeżeli to tylko będzie możliwe. No i to wszystko, jeżeli chodzi o moduł. Chciałem jeszcze tylko jedną pokazać taką rzecz, która również dla pracowników biur obsługi klienta jest przydatna. Często zdarza się tak, że dzwonimy do klienta i mówimy, no, mamy dla Pana ofertę, czy byłby Pan zainteresowany na przykład zwiększeniem prędkości internetu. A klient mówi, a ja ten internet mam i on jest wszystko w porządku, no nie wiem, a z czym by to się wiązało, jakby to wyglądało. I zrobiliśmy takie narzędzie, że możemy danemu klientowi do danej taryfy przyznać, zwiększyć okresowo prędkość na taryfie. Już moment, ja sobie troszkę oddalę. Przy właściwościach taryfy mamy taki guziczek, przyznaj prędkość tymczasową. I tutaj co jesteśmy w stanie wymyśleć i to, co nam łącza są w stanie uciągnąć, możemy klientowi przyznać. Przykładowo ten klient ma taryfę 20 na 20, to powiedzmy, żebyśmy mu chcieli sprzedać 60 na 20. Klikamy, do kiedy taka testowa prędkość ma zostać przyznana, powiedzmy, że do 14 listopada, dajemy przyznaj i sobie tylko zapisujemy, żeby się z klientem skontaktować 14 listopada, czy mu się podobało. Jeżeli mu się podobało, to czy by sobie na taką taryfę zmienił. Nie wiąże się to oczywiście ze zwiększeniem abonamentu. On w ramach po prostu tak jakby promocji produktu dostaje na jakiś czas zwiększoną prędkość. Tutaj dziękuję, troszkę starałem się czasu nadgonić, ale jeżeli jakiekolwiek byłyby pytania, o czymkolwiek bym mógł jeszcze Państwu powiedzieć, zapraszam na nasze stanowisko. Ewentualnie bardzo chętnie też jesteśmy w stanie przeprowadzić prezentacje online'owe, wystarczy się dzień przedtem ze mną umówić. Ja dokładnie jestem w stanie przez cały system wspólnie się przeklikać i poopowiadać na temat poszczególnych modułów, bo tych rozwiązań jest tutaj naprawdę wiele i mogłoby być wskazane, żeby sobie na ten temat tak jakby indywidualnie porozmawiać. Dziękuję bardzo.